Kolejny dzień, witamy Was, jeszcze nie z plaży, jesteśmy na zawodach KLS, czyli Klubowej Ligi Surfcastingu, organizują Pomucha Lęborg. Koło mnie stoi trójka najlepszych wędkarzy, w tym też 13 zawodnik, u nas zwany Szczęściarzem, ma start za pół ceny. Wygląda to tak, że nasz klub, Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Władek.pl, bardzo mocny nacisk kładzie na sportowość i no, jest nas już 50 osób w klubie i trzy najlepsze osoby są zwani reprezentacją Władek Team. Mają starty po prostu za darmo i to dotyczy również i Growela, zresztą na Growela jeszcze mimo wszystko locujemy jeszcze trzy osoby, które mają za darmo, więc łącznie sześć osób leci za darmo na Growela z Władka. I chciałbym tutaj wręczyć no, rekompensatę za te zawody, Przemysław Staniszewski, to jest kolega z numerem 13, on ma 50% zniżki na dane zawody, no, oczywiście po każdych zawodach my doliczamy punktację i na następne zawody no, na pewno z numerem 13 będzie ktoś inny, bo to jednak troszeczkę od szczęścia też zależy. No ale jeżeli chodzi o Romana Joras i kolegę, czekaj, Mirosława Gola, no to tutaj to są zawodnicy, Mirek jest na pierwszym miejscu u nas w rankingu, Roman jest na drugim. No na nieszczęście reszty zawodników, ja jestem na trzecim, także sobie sam wręczyłem już kopertę no, w domu. Także tak to u nas wygląda, jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje u nas w klubie, oglądajcie Władek TV i zapraszamy na relacje z zawodu. Witam koleżanki i kolegów na dzisiejszych zawodach o Puchar Wójta Gminy Choczewo i pierwszym KLS-ie. Ja dziękuję Adamowi, bo to już któraś impreza z kolei razem z Lęborkiem. Obok mnie stoi radny, który tworzy u nas koło wędkarskie, także myślę, że z Adamem będą współpracowali i z całym kołem lęborskim więcej. Gmina dlatego w to weszła nie tylko z powodu tego, że Adam prosił, ale dlatego, że mamy 18 km pięknych plaż i to wędkarstwo chcielibyśmy rozwijać i żeby ludzie do nas właśnie z powodu tego brzegu morskiego przyjeżdżali. Latem mamy takie święto ryby, też z nimi razem, nawet była kadra Polski, także zapraszamy na ich stronach i u nas to się ukazuje. A dzisiaj życzę wygrania tych zawodów. Pierwszy KLS w tym roku, połowa kwietnia, KLS zorganizował Pomuchel Lęborg. Gdzie wylądowaliśmy? No doczekaliśmy się tej chwili, że zaczynamy dzisiaj sezon. Gospodarzem tego terenu jest gmina Choczewo. Wójt, który z nami bardzo chętnie współpracuje od paru lat, Wiesiek Gębka. I dzisiaj gościmy tutaj w Kopalinie, gdzie za porozumieniem wójta i sołtysa Kopalina udostępniono nam świetlicę. No, są to takie warunki, gdzie możemy się, jak to się mówi, dokonać losowań, zapisów. Natomiast same zawody odbędą się na plaży w Lubiatowie. No, plaża w Lubiatowie słynie z tego, że co jakiś czas robimy tam zawody i zawsze obfitowało to w naprawdę duży połów. Myślę, że dzisiaj też
się historia powtórzy, nie zawiodło nas ryby. No jak widzisz, Michał, po zapisie wnioskujemy, że, bo zapisało się 105 zawodników, po zapisie wnioskujemy, że wszyscy są głodni już tego rozpoczęcia sezonu. I no cieszymy się, że tak nam dopisuje frekwencja. Myślę, że i teren sprzyja, i no zawsze staramy się te zawody tak zorganizować, żeby było, jak to się mówi, miło, sympatycznie, przyjemnie. No i oczywiście potencjał w ryby to lodzisko musi być. Surfcasting tutaj na Pomorzu chyba ma taki mały boom się chyba robi, bo tak też widzimy po ilości uczestników na zawodach, że no z zawodów na zawody tych uczestników jest coraz więcej. To się też było widać w zeszłym roku na zakończenie na Nordzie. Teraz wy rozpoczynacie już z setką, przybiliście tą magiczną liczbę 100 zawodników. Adamie, też uważasz, że nas jest coraz więcej? No na pewno coraz więcej ludzi garnie się do takich klubów, no zresztą Michale, gratulacje, powstał twój klub wladek.pl. No myślę, że im więcej nas, tym lepiej, bo szerzej docieramy do ludzi. Ludzie po prostu do tej pory jakby omijali nas łukiem, bądź tak nie wierzyli, że można złapać ryby i tak dalej. To się rozwija, bardzo się rozwija. Z drugiej strony mówię o podstawach takich właśnie ludzi jak ty, mówię Bliza, Piskari, Pomuchel, to się Belona. To są kluby, które właśnie preferują surfcasting i w jaki sposób przekazują to na swoich stronach. I coraz większe zaciekawienie, tak, że ludzie chcą się zorganizować, przyłączają się do klubów. Dla nas to tylko woda na młyn, bo można to robić w taki też sposób zorganizowany, od czasu do czasu właśnie takie jakby taką... Zawody są jakby taką kwintesencją tego surfcastingu, gdzie pozwala nam się wszystkim spotkać, prawda, w jakiś sposób zorganizowany. No niemniej oczywiście tu każdy z nas też jeździ i łowi indywidualnie. No właśnie, bo klubowa liga surfcastingu powstała po to, żeby właśnie tanim kosztem móc uczestniczyć w tych zawodach. I tutaj też to trzeba powiedzieć, że uczestnictwo w takich zawodach kosztuje tylko 60 zł, przy czym mamy u Was dwa posiłki z tego, co widziałem. Wszystko jest na wysokim poziomie i oczywiście już pomijając sam fakt, że są nagrody, no... Spotykamy się na plaży i no to też taki ewenement, bo słuchajcie, mamy plażę, nie mamy komarów, opłaty są relatywnie tanie w stosunku do opłat, jakie nam sugeruje PZW, więc coraz więcej ludzi przychodzi jednak łowić na plażę, bo mówią, że no to po prostu się opłaca. To znaczy... Ja bym tutaj, mówię, nie rywalizował z opłatami PZW i tak dalej. Ta dyscyplina sportu i sposób wędkowania dopiero się rozwija. Chociaż ja już kiedyś wspominałem w poprzedniego roku o tym, że byli tu już, jak to się mówi, tubylcy z Władysławowa, którzy lata już wędkują z plaży. I kwestia tego tutaj opłat za zawody. No wiadomo, co dzisiaj nie kosztuje. Niemniej mówię, staramy się w tej puli, jak to się mówi, zmieścić te dwa posiłki, bo rozpocząć wędkowanie posiłkiem i zakończyć, gdzie jak ktoś mówi, jesteśmy już wywiani, najodowani. Także ten ciepły posiłek na pewno wieczorem też odniesie jakiś taki wzmacniający skutek. Natomiast no, nagrody w zależności, jak to się mówi, od sponsorów, od możliwości klubu. Nie wszystkie kluby, no niestety nie możemy tak wszyscy jednakowo liczyć na dużych sponsorów. Dzisiaj trudno jest o sponsorów. Niemniej coraz lepiej jest z tym. Udaje nam się znaleźć, także mówię, no drobne nagrody też się znajdują, gdzie jest to taka drobna satysfakcja dla tych zwycięzców.
Ta rywalizacja nie polega na tym, żeby nałapać tej ryby. Staramy się tutaj właśnie wytworzyć taką atmosferę przyjaźni, dzieleniem się. Właśnie zawody są miejscem do dzielenia się swoimi doświadczeniami, gdzie nie ukrywamy, jak to się mówi, swoich miejsc tajnych, tajnej broni wędkarskiej, tylko dzielimy się i coraz lepiej właśnie jest tą atmosferą, że podchodzimy do tego wszyscy prawie już niemal, że jesteśmy zgodni, że jeżeli tak będzie postępować, to ta dyscyplina się będzie rozwijać, bo to sprzyja właśnie takie, taka postawa kolegów do tego, żeby to się rozwijało. Tak się łowi! Władek Team! 16:10, pierwsza plonderka. Na 27 plonderka. Ryba wymiarowa, 29 cm, ale na zawodach się liczy. Może nie jest to rekord, ale jest. Baki ryby, jasne baki! Zrobiona plonderka w zawodach, niewielka, 26 cm, albo w wycieczy, na filecik. A byłem. No, wyczekiwana flądra, która wzięła, tak, metodą podciągową. Co jakiś czas podciągać, tak? Nie biernie stać lub siedzieć, tylko cały czas przykijać. Cały dzień pracy i tylko jedna. Szkoda, że jedna albo aż jedna. No, tyle mogę powiedzieć. Szkoda, że tylko jedna na razie, ale może się coś jeszcze odwróci. Rybka ma 31 cm. Jak to wygląda? Jest i druga mniejsza. Zaraz pokażę. Trochę mniejsza jest, 26 cm. Dwie sztuki. Czekamy dalej na następny. 31,2. Proszę sekretarza o ogłoszenie wyników. Szóste miejsce z wynikiem 86,7 punkta zajął Arkadiusz Perenc. Brawo! Arek, gratuluję. Cały czas gdzieś tam jesteś. Stań tutaj, tutaj. I stoi nie odchodź. Piąte miejsce, 89 punktów, Mariusz Synak. Proszę Mariusza. Mariusz, gratulacje. Dziękuję za sportową postawę. Mariusz! Czwarte miejsce, 113,4 punkta, Jerzy Bajer. Jurko, gratuluję trenerze naszej kadry narodowej i odpowiedzialnym człowieku. Postarałeś się, pokazałeś, że można. Dziękuję Ci bardzo i gratulacje. Trzecie miejsce, 124,6 punkta, Leszek Sobota. Leszku, gratuluję Ci. Słuchaj, naprawdę w tamtym roku udowodniłeś nam swoją postawą, że walczysz o tą rybę i dzisiaj nam pokazałeś, że też to robisz. Pozwól, że Ci ten nałożę brązowy medal. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dołącz tutaj. Drugie miejsce, 178,3 punkta, Roman Joras. Słuchajcie, on dopiero zaczął, a już nam pokazał. Gratulacje.
Dzięki, Adasiu. Dziękuję Ci bardzo za to, co dzisiaj zrobiłeś. Pokazałeś, że umiesz walczyć. Wiesz, o co chodzi w tym wszystkim. Jeszcze raz gratulacje. Te drobne detale będą dla Ciebie jeszcze takim, wiesz, dodatkiem i żebyś dalej walczył. I żeby prawo jazdy zrobił, tak? Pierwsze miejsce, 215 punktów, Tomasz Ustarbowski. Tomek, gratulacje. Naprawdę jest to w dzisiejszych trudnych warunkach naprawdę duże osiągnięcie. Jeszcze raz gratuluję. Proszę bardzo. Dobre miejsce chyba było. I najdłuższa ryba. Nie. Aha, najdłuższa ryba. 40 cm, 1 mm, flądra, Tomasz Ustarbowski. Sergio, tu radny gminy wręczy Ci, pan Grzegorz, wręczy Ci te wyróżnienie. No, ja to życzę wszystkim dobrego. Gminy, nasz Robert. Kolega Robert, przepraszam. I proszę za pierwsze miejsce wręczyć ten puchar. Pierwsze miejsce. A kto pierwsze miejsce? On wszystko zgadnie. Brawo! To już chyba założymy później.